Nawet gdyby termin budowy hali sportowo-widowiskowej uległ przesunięciu, samorząd suwalski nie ustaje w zabiegach zbliżających nas do realizacji inwestycji. Tym razem ogłasza konkurs na nazwę obiektu. Pomysły można zgłaszać do 20 kwietnia. Dzień później na stronie internetowej Urzędu Miejskiego uruchomiona zostanie sonda, dzięki której wyłoniona zostanie zwycięska nazwa. Głosowanie będzie trwało przez tydzień. Laureat konkursu otrzyma nagrodę 1000 zł. Miasto czeka na propozycję. Projektant hali, który cały czas jeszcze projektuje ten budynek na zlecenie miasta Suwałki, zasugerował, że na tym etapie dobrze byłoby określić, jak ta hala będzie się nazywała, co pozwoli m.in. wkomponować jakieś szczegóły architektoniczne, elewacyjne czy też planistyczne właśnie w ten obiekt, co będzie też jakby miało związek z tym, że całość wyglądu tego budynku będzie spójna. Jest tak chociażby w przypadku budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury. Tam logo Suwalskiego Ośrodka Kultury jest wkomponowane m.in. w główne drzwi budynku. Dlatego też tutaj jest taka sugestia projektanta i na tym etapie, kiedy jeszcze ten budynek projektujemy, chcemy tą nazwę hali po pierwsze wymyślić, po drugie wkomponować ją w projekt i jeżeli oczywiście otrzymamy dofinansowanie, to ostatecznie wykonać. Forma konkursowa gwarantuje różnorodność pomysłów w stosunkowo krótkim czasie, a jeśli nazwa okaże się chwytliwa, z ciekawym logo, może okazać się ważnym posunięciem marketingowym. Wszystko zależy od wyobraźni mieszkańców.